drzewo domaga się zapłaty. I ja również. Podpalę. Odarłem cię z resztek tajemnic. Jestem jeszcze gotowy. Tutaj jestem. Zgubiłam go w tunelu. Już mieli. Wciąż. Okresu swego. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Taiso, muszę z nim pomówić. Mów więc, Horadrimie. Lorat. O, Eliaszu, naprawdę było warto? Jesteś pewien? Sprowadziłem Lilith do sanktuarium. Wszyscy myśleli, że to niemożliwe. A kiedy piekło rozleje się ogniem po świecie, to ja
Powinienem stać u jej boku, by je odeprzeć. Musiałem radzić sobie sam i przekroczyć granice, do których ty nie chciałeś się nawet zbliżyć. I co z tego masz? Zmarnowane życie, nic więcej. Więc nawet nie próbuj mi przebaczać, starcze. Bo jesteśmy tutaj przez ciebie. Czy było warto? Pytanie godne tchórza, Loracie. Pasuje do ciebie. Eliaszu z Aranoch. O, daruj sobie. Z własnej, nieprzymuszonej woli złożyłeś przysięgę drzewu szeptów. Nie zasłużyłem na taki los. Drzewo nie zapomina przysiąg i nie wybacza dłużnikom. Przyszedł czas zapłaty. Chodzisz? Znam powagę waszej misji. Zatem to pożegnam. Nie widziałem go. Jak chcę udowodnić? Eliasz nie powiedział. Ale jego głowa... Lorat mógłby... Jak to? Zapłać. Tak samo jak Eliasz. Bracie my.